Z dumą przedstawiam Państwu nasz kolejny patronat, Kotka i Generał Nino Haratiszwili. Wielu z Was doskonale zna tę autorkę, wiem, że czekaliście na jej kolejną powieść po świetnym ósmym życiu, które wydane było w Polsce bodaj dwa lata temu i zyskało rzesze fanów. Kotka i Generał, nowa książka, która znowu to taka specjalność tej autorki, sięga w przeszłość i z prawdziwej historii buduje opowieść, no, która wciąga, jak naprawdę, przyrzekam, najlepszy serial. Rzecz zaczyna się w Czeczeniu, w czasie pierwszej wojny czeczeńskiej i to jest oparte rzeczywiście na faktycznej, na faktycznej, prawdziwej historii zbrodni, która została tam popełniona na młodej dziewczynie przez rosyjskich żołnierzy. Ta historia staje się punktem wyjścia do opowieści o winie, karze, odpowiedzialności, pamięci, ale też o współczesnej Rosji. I o Rosji w czasie transformacji. Jest to też opowieść o Czeczeniu, o kontaktach pomiędzy Gruzi Gruzinami a Czeczeńcami, którzy, choć są sąsiadami, to chyba niewiele o sobie wiedzą. Um... No, taka książka, proszę Państwa, która na pewno zostaje w nas i, i, i wzbudza wiele, wiele pytań właśnie o odpowiedzialność i o wpływ przeszłości na nasze dzisiejsze życie. Bardzo Państwu polecamy Nino Harat i Szwili Kotka i Generał. Zachęcamy do czytania. Na pewno, na pewno Wam się będzie bardzo podobało.